Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a jeżeli nie, to ten pająk przyjdzie do ciebie w nocy i ugryzie cię w ucho. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat tego, jak zdobyć karnet bojowy w sezonie 10 za darmo. Koniecznie oglądajcie ten film do końca, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem i zostaw łapkę w górę. Jeszcze przypominam o konkursie na 40 tysięcy fałdolców. Jeżeli jesteś zainteresowany, to koniecznie zajrzyj do opisu. No i zapewne jak to oglądasz, to jestem teraz na obozie, więc jeżeli chcesz zobaczyć co tam u mnie i tak dalej, to koniecznie wbij na mojego Instagrama Hexo i ty. A teraz lecimy. Dobra, więc jak wiadomo, Epic Games w każdym to sezonie wprowadza coś takiego jak karnet bojowy. Oczywiście w każdym sezonie karnet kosztuje tyle samo, a najdokładniej 950 fałdolców. No i niestety, ale jest to wydatek aż 40 zł, no i nie każdego stać na właśnie taką sumę pieniędzy. I zapewne większości osób chciałoby ten karnet po prostu za darmo. Tak więc dzisiaj kilka porad, jak to zrobić. Sposób numer 1 jest to zmienienie swojego regionu na Chiny. Generalnie jest to naprawdę proste. No, ale niestety musicie wtedy założyć nowe konto, pobrać z chińskiej strony launcher, no i zainstalować Fortnite'a. Po zrobieniu tego wszystkiego będziemy mogli wejść sobie do Fortnite'a i następnie nasz karnet bojowy będzie po prostu do odebrania za darmo. Pomimo tego, że będziecie grali od nowa, no to wydaje mi się, że chyba nic innego takiego w sumie złego tam nie ma. Ale również możecie zrobić tak, że w swojej grze ustawicie region właśnie na Chiny. I wtedy wasz karnet również będzie za darmo. Oczywiście ten drugi sposób jest troszeczkę jakby taki, no, niedziałający, ponieważ u jednych to działa, u jednych nie, ale możecie spróbować. Kolejnym sposobem jest to dziwny kod na czacie, a najdokładniej wpisujecie sobie jakiś dziwny kod, w którym to tam po angielsku jest napisane, że wartość waszego karnetu bojowego z 950 fałdolców macie zrobić nagle na zero. Po wpisaniu tego kodu magicznie wasz karnet wtedy Magicznie wasz karnet wtedy powinien być za 0 fałdolców i będziecie go sobie mogli odblokować po prostu za darmo. Kolejnym sposobem jest to zgłoszenie błędu, w którym zgłaszacie błąd, że odkupiliście karnet bojowy, no i nie otrzymaliście go. Wtedy Epic Games powinno wam wysłać karnet bojowy właśnie za darmo, albo po prostu wpisać również w zakładce błędy magiczny kod, dzięki któremu będziecie mieli karnet bojowy za darmo. I te dwa sposoby, które wam przed chwilą powiedziałem, to jest to fake i po prostu w to nie wierzcie. Jest to taka informacja i uwaga dla was, ponieważ ostatnio naprawdę wiele YouTuberów tworzy coś takiego, że podają oni jakiś dziwny kod na czacie i jest to po prostu marnowanie sobie czasu, więc po prostu tego nie róbcie. No i teraz mam dla was konkurs, a najdokładniej konkurs na dwa karnety bojowe na sezon 10. Obecnie trwa właśnie już sezon 10, no i można podarować komuś karnet bojowy. Więc wszystko, co trzeba zrobić, aby wziąć udział, to napisać swój nick właśnie z Fortnite, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę i w sumie to wszystko. No i jeżeli was zaproszę do znajomych, po okresie 2 dni otrzymacie wasz wymarzony karnet bojowy. Jak już mówiłem, będzie dwóch zwycięzców i wyniki pojawią się za 2 tygodnie. To już by było na tyle, ja byłem Hexo, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia i cześć.